Równo 50 kg różnicy między nami. To będzie dobry sparring. Witam was w serii Podtrzymaj mi drina. Nazywam się Wojciech Sobierajski i będę rywalizował z różnymi sportowcami w ich dziedzinach. Dzisiaj moim gościem będzie wielokrotny pretendent do tytułu mistrza świata w boksie zawodowym Mariusz Waszka-Wach. Witam serdecznie. Dzisiaj zmierzymy się w dwóch konkurencjach. Pierwsza to będzie jedzenie słonych paluszków na czas, a druga to po prostu się pobijemy. Bardzo miło mi, że wpadłeś, dziękuję, że tutaj się pojawiłeś. I mam nadzieję, że chociaż jedną konkurencję wygram. Zaczynamy. Konkurencja numer jeden to będzie zjedzenie 15 paluszków słonych w minutę. To się wydaje lajtowe, ale takie nie jest. Mariusz już kiedyś to próbował. Tak. Mniej więcej 8 lat temu spotkaliśmy się w Zakopanem na obozie sportowym i tam podjąłeś się tego wyzwania po raz pierwszy. Tak, i poległem, tak. Myślałem, że to będzie jakieś lajtowo. Zjada się dwie paczki na imprezie paluszków i jest okej, ale wtedy mi się nie udało. Teraz inną mam taktykę na ten konkurencję, no i zobaczymy. Ja wam powiem, dlaczego my to w ogóle robimy. Dlatego, że to jest taka rozgrzewka przed sparingiem. Rozruszamy szczękę i to prawdopodobnie będzie mój ostatni posiłek przez najbliższe kilka dni, bo po tym sparingu to nie przewiduje nic w ogóle jeszcze przez dłuższy czas. Woda tylko. Tylko woda. Zasady są takie, nie wolno w trakcie popijać, nie wolno przed popijać, tak jak teraz siedzimy. Ja wyciągam stoper i to polega na tym, że najpierw Mariusz próbuje zjeść, potem ja. Nie patrzymy, kto zje więcej, tylko komu się uda, komu się nie uda. Jesteś gotowy? Tak. Mamy tutaj sędziów niezależnych, tutaj jest stoper poza tym. 3, 2, 1, start, lecimy. To musi być połknięte, to nie wystarczy tylko wsadzić do buzi, ale tą gulce trzeba na końcu jeszcze połknąć i to jest największy problem. No właśnie, zaczynają szkole powolutku. Dobrze idzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Połowa czasu. Będzie dobrze. 20 sekund zostało i około 6 paluszków do końca. 5. 10 sekund, ostateczny atak. Wszystkie w buzi, wystarczy popchnąć i wygrywa. 5, 4, 3, 2, 1, czas. Szczęka pełna? Pełna. Bez szans. Ja tak w ogóle właśnie kiedyś słyszałem o tym challenge, wydało mi się łatwy, ale nigdy mi się nie udało zrobić i stwierdziłem, że jeśli Mariusz, czyli największa szczęka w Polsce, tego nie zrobi, to już nikt tego nie zrobi. Wtedy próbowałem po kilka, teraz próbuję wszystkie naraz. To jest według mnie jedyne, co może być. 3, 2, 1, start. Pięć sekund do końca. Połowa i połowę paluszków nie ma. Czyżby? O! O! Troszkę chyba braknie, co? O! No troszkę brakło, ale powiem ci, że było. Nie. Niby wszystkie były w gębie? Tak. Ale potem tą gulcę taką przełknąć, to jest, nie wiem, jeszcze z minutę drugą potrzeba, żeby to przełknąć. Dobra, idziemy się bić. Rozgrzewka zrobiona. Idziemy. Nadeszła pora, żeby się zważyć. Pierwszy gość. Zapraszam Marusia, ja obstawiam około 120 paru. A ja 130 parę. Sprawdzamy. Nie ma też co tak brać, bo to po biedzie jest, no więc te 7-8 kilo mniej. No i ten dziewiąty po paluszkach słonych. 134. Teraz ja, jak obstawiasz? 82. 84 po paluszkach jest z mikroportem. Czyli to jest równo 50 kilo. Równo 50 kilo różnicy między nami. To będzie dobry sparring. No dobra moi drodzy, nadeszła chwila prawdy, przede mną sparring z Mariuszem Wachem, 3-minutowy bez żadnego oszczędzania się. Ostatni łyk. Podtrzymaj mi drina, a ja idę się z nim lać.
Zrobiliśmy jedną rundę. Powiem wam, że to jest cholernie ciężkie. Ja już do wody szedłem i nie wiem, jak ten chłop robi takich rund 12. Wiadomo, że to jest forma zabawy, forma treningu, ale też trzeba być cały czas na orięcie. Chłopak naprawdę mocno bije, chciał chwila nieuwagi, nawet by się to mogło skończyć źle. No właśnie, dla Marusia to była zabawa, tak jak mówi. Ja waliłem z całym siłą, nawet popykał. Ale fajne doświadczenie, pobić się z kimś takim mocnym, z zawodnikiem, który walczył z całą światową czołówką. Naprawdę, wszyscy najlepsi albo sparingi, albo walki. Nie, no na pewno jak je dawno nie trenowałeś boksy, ubrałeś co innego. Tak z dnia na dzień, sekundy na sekundę założyć kask, ubrać rękawice. To naprawdę też jest, trzeba pokazać duże jaja, tak? Żeby wejść i walczyć, tak? I tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście z nami w odcinku. Widzimy się w kolejnym. Tylko zwycięstwo!